zazwyczaj sobie spuszczam ten gaz, tą resztkę gazu i tutaj nic nie widać, ale jak obrócimy ją do góry nogami, to taki fajny efekt jest, taka chmura powstaje. Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj jesteśmy na stawach milickich. Przyjechaliśmy przyczepą, jak widzicie. I będziemy szukać pyskaczków. Tak, dzisiaj... Mamy na nie pudełeczka. Dzieci sobie wzięły jakieś pudełeczka. Bardzo chcę zobaczyć małe pisklaczki. I sobie wziąć. Nie, wziąć nie, tylko zobaczyć. Tak chodzimy, ale tutaj widzę, że jest płytko na tych stawach. Widać dno. Tak. Cześć, Szymuś. Pozdrawiasz widzów? Tak. To dobrze. O, tam jest jakaś kaczuszka czy coś. Wróciliśmy właśnie z wycieczki ze stawu, ale nic nie było ciekawego do nagrywania, więc nie nagrywaliśmy. Ale teraz jesteśmy w przyczepie. Ja ten biały. I mamy jakieś takie patyczki, które się... Właśnie, skrobię. Co się robi? Skrobie się coś tutaj. A te kartki się wyrywa, tak? Tak. To jest jedno dla Ani. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja sobie piję kawkę właśnie, moją ulubioną. No, o, jaki fajny brokat, ja cię kręcę. Czyli to jest taka zdrabka, jak w Totolotka. A gdzie mój patyczek? A daj mi jedną kartkę, też bym coś wyskrobał. Nie mam trzeciego. Dobra, ja śrubokrętem. Ale bajer. Szymuś, co tam szaleje? Patyczkiem! Słuchaj, patrz tym patyczkiem! Tym patyczkiem można się skrobywać. No, twarde. Nowinka się posunie troszkę. Posuń się do Jakie brzegu. Fajne. Ja nie mogę, super, jakbym na zdrabce rysował. Oj, to jest świetne, ale zabawa. Gdzie to, Kasia, kupiłaś? W Akrzynie. W Akrzynie. Kilka złotych, ale już nie pamiętam ile. No moja nie wyszła. Miała być ładna. A wyszła? A jest wyszła jak wyszła. Jak można nazwać dziewczynę, która nie wyszła? Piękna inaczej. Piękna inaczej. Ania kotka narysowała. Co? Wstydzisz się go? Nie. To czemu mnie odepchnęłaś? Bo nie chciałam, żebyś na niego patrzył. To jest dla ciebie prezent. Aha, dobra. Także taka mamy frajdę. Tylko, że zobaczcie, to się brudzi. To się brudzi. Ta farba po prostu jest do szczepnięcia. Więc otworzymy okno i te całe okruchy trzeba szczepać. Ania, piękny kot. Zobaczcie, jeszcze jedna łapka. Dobrze? Dobra, a ja to zdrapię całe, żeby zobaczyć, jak to wygląda pod spodem. Coś takiego, taki brokacik. Struktura taka brokatowa. Nadia fajnego kota wyskrobała, takiego z wielkimi uszami. O co ja, czerwony kapturek. To jest nasz czerwony kapturek. I właśnie się oparzyłam. Ania się oparzyła pokrzywą. Zobaczcie, jakie ma bąble. A już zmalały. Nie widać. Już zmalały, ale płakała 10 minut. No, jesteśmy nad stawikiem jednym. Jest pięknie. Zobaczcie, jak mało wody. Na środku stawu widać dno, ale jest ogólnie pięknie. Tu żyją żabki, a my sobie tak siedzimy już 10 minut. Łabędzie pływa. No i... Ale... Ania. Przepraszamy. No i co siedzimy. Marzą, żeby pisklaki zobaczyć. No. One szukają pisklaków w trzcinach. Ania marzy o żabce, ale nie łapiemy. Teraz jesteśmy przy drzewie, które objadł bóbr. Zobaczcie, jak on to perfekcyjnie zrobił. Ale fajne te drzewa. Jeszcze kilka dni i będzie po drzewie. Kasia zrobiła dziewczynką wianek. Zobaczcie, jaki ładny. Przyczepiliśmy go sobie tutaj do bagażnika rowerowego i będzie nam tak dyndał. No, byliśmy tutaj z 3 godziny, także zbieramy się już. Chodź, Nadia, przeniosę cię. Odbudujesz jak był. Dobra. Przenoszę Nadię, bo nie ma butów. Nic mi się nie stało. Dobra, osiołek dźwigaśny, osiołek. Hej, osiołku! Bo ją niosłem teraz kilometr. Osiołku! I nazwała mnie osiołkiem. Chodź, Ania. Tutaj mają swoje domki. Dawaj ten baniak. No, przesuń go. 3 muchy mam w domu. Naprawdę? To niedobrze. No, baniaka używamy, bo ta pompa nam nie działa. Bezpieczniki sprawdziłem. Jak widzicie, mamy powrót do przeszłości. Wodę mamy z baniaka, a nie z kranu, bo nie działa. Tak jak pisaliście, sprawdzałem bezpieczniki pod kanapą, sprawdzałem połączenia z tym czujnikiem ciśnienia. Nic tutaj nie jest popsute, wszystko działa, a pompka
pompka się nie uruchamia, więc będę musiał sprawdzić gdzieś dalej. Zatrzymaliśmy się w takiej wsi, która się nazywa Niezgoda i tam jest taki fajny komar, chodźcie zobaczymy go. Komar jest ogromny i powiem wam szczerze, ohydny. Ja nie lubię komarów, dlatego jak na niego patrzę, to mnie po prostu aż ciarki biorą. Ale zobaczcie, ma takie fajne żądło tutaj, z pręta zrobione. Metalowy? Metalowy, no. Fajny. Co, przeraża Kasia, nie? No, taki strach. Jakby takie latały w naszym świecie. No, ktoś miał fajny pomysł. Pewnie tu jest dużo komarów od tych stawów milickich. No i tak wygląda właśnie komar. O, właśnie mnie gryzie. Kasia szła i znalazła grzyby w drzewie. Pokażę wam, jakie ładne. Dobra, jeszcze Nadia chciała zobaczyć komara z bliska. To on ma takie żądło nam wbija? No, takie żądło nam wbija w skórę i pije tym żądłem. Oko dziwne, oko dziwne. To dziwne, to dziwne, to dziwne. A więc się nadziwna. Tu ma takiego garba. Ciekawe, co w tym garbie ma. Może wodę, jak wielbłąd. Nie, nie. A nie, on tutaj przecież pije krew. To on musi tutaj... Nie no, krew pije tutaj. I tu jest krew, w tym odwłoku. A w tym garbie, co on tu może mieć? Może mózg? Nie, mózg ma tutaj. Aha, no tak. Może tym je. Ale zobaczcie, jak ma tutaj żądło, to tutaj przy żądle ma taką trzecią nogę. I to jest takie śmieszne. I ona dotyka tego żądła na samym dole. Tu, w tym miejscu. Jest taka jakby trzecia noga, która wychodzi od żądła. To jest niesamowite. To, a jak my zabijamy komara, no, to on wtedy spada na ziemię i mu się źle robi. No. Przyjechaliśmy nad inny staw. Tu się kiedyś kąpali ludzie, skakali z tego. Tam mamy przyczepę, będziemy coś jeść zaraz. Idziemy na płatki Nesquik. Fajne. Nasz dzisiejszy obiad. Przyszliśmy do czatowni pooglądać łabędzie. Tutaj jest kilkadziesiąt łabędzi. Tego nie zobaczycie, bo nie widać na tej kamerze. Ale jest tutaj ich mnóstwo. A teraz idziemy do takiego pnia, który jest położony na rzece. Dzień dobry, mili państwo. Dzisiaj będziemy właśnie na te ogromne, ogromniaste drzewo. Tak, idziemy zobaczyć. Zobaczcie w ogóle, jakie ono jest grube. Kasia mi powiedziała, że ono tutaj jest, bo ona tutaj przyszła z Anią i można na nie wejść. Nadinka, poczekasz chwilę, czy idziesz ze mną? Idę. To chodź, daj rękę i pójdziesz pierwsza. Nadia ma w ogóle chyba rękę zwichniętą, bo się wczoraj przewróciła, ale idziemy. Ale nie martw się o mnie, bo... Wow, jak tu fajnie. Nie, nie boli. Nie boli cię? To dobrze. No drzewo jest takie grube, że hej. Fajnie. Co jest? Ważka. Ważka. Idziemy dalej, ale zobaczcie, chyba piorun walnął w to drzewo i ono się przewróciło. A czemu akurat nad rzeką? Nie wiem, no tak akurat los chciał, że się przewróciło na rzekę i jest przejście. I zrobiło most. Zobaczcie, tak wygląda. Przeskakuj. Tak wygląda. Gdzie chcesz przeskakiwać? Pokaż. Ale spróchniałe w środku i ja nie mogę. Czyli musiał normalnie piorun walnąć w to drzewo i się położyło na ten kanał. Jest pięknie. Ja zejdę i pokażę wam, jak to wygląda od boku. O, ile komarów. Takie drzewo powalone. Tatuś, a mnie też tam zniesie, gdzie ty też chcesz se popatrzeć na wodę. I wracamy już do domu. Co? Możesz iść sama, no. To idź, ja cię będę asekurował. Ja cię będę... A mogę cię za to trzymać? Nie. Mam równowagę, nie trzymaj. Nie trzymać cię? Ja nie mogę, Nadia sama idzie. To jest gwiazdy. To drzewo jest grube. To patrz, jaki biały grzyb. No, to jest huba. Fajna. Dobra, teraz musisz iść. No. Dobra, jesteśmy. Nie, ogólnie drzewo jest tak grube, że... Przypomina chodnik, jest bezpiecznie w miarę. Więc nie powinno się zawalić. Nie powinno się zawalić, można przyjeżdżać. Chyba jak jeszcze piorun przepołowi je na pół, to tak. Wracamy już do domu. Do zobaczenia w domu, pa. Do zobaczenia. Jak widzicie, jesteśmy już w domu. Ja jeżdżę z przyczepką.
i wożę tutaj drewno, jak widzicie. Przywiozłem właśnie, będę to rozładowywał w tamto miejsce. Tutaj mamy już jedną przyczepkę, tutaj jest druga. Ale chcę wam pokazać, bo przyszedł pan elektryk i wymienił nam licznik na dwukierunkowy. Więc wziąłem klucze i zamierzam wam teraz pokazać, jak to wygląda od strony takiej technicznej. Biegnie Szyłuś z nami. Tutaj mamy skrzynkę, już wam pokazywałem. Teraz wam zrobię przebitkę, jak wyglądał stary licznik. A ja otwieram. I nowy wygląda tak. To jest licznik dwukierunkowy. Jest elektroniczny, jak widzicie. Co już tam naliczył. Tutaj jest taka karta wymiany. Jest pokazane, kiedy został wymieniony i ile tamten miał, a ile ten jest. Czyli tutaj mamy 0,0, a tamten jakieś tam liczby. No i co? Tutaj zabezpieczenia są takie same, jak widzę. 50 A i 25 A. No i pan poszedł nam do technicznego, włączył nam te panele, także już produkują prąd. Mogę wam nawet pokazać. I tak jak mówię, pan tutaj wszedł, podniósł nam bezpieczniki, włączył tym włącznikiem inwerter, świeci się na zielono i teraz jak widzicie jest produkcja. Energia dzienna 6,1, energia całkowita 33 kWh wyprodukowane przez 2 dni, także całkiem nieźle. No i tak to wygląda. Czyli już możemy korzystać z paneli w pełni. No i co? Tylko się cieszyć. Teraz przyjdzie tylko umowa do podpisania, więc podpiszemy tę umowę i wyślemy do Enei. A jeszcze jest do załatwienia dotacja, także to wszystko nam firma załatwia. Dzisiaj dzwoniłem, że mamy licznik, no i wszystko na dniach się potem wydarzy. Także będę was informował. Przyczepka rozładowana. Teraz biorę kosiarkę i jedziemy skosić trawę na naszej działce. Ale zanim pojadę na działkę, zobaczcie, co mamy na stole, ponieważ... Mama ma urodziny! Kasia ma dzisiaj urodziny, zrobiła. I zrobiła urodzinowe. Pudyń. Tak, deserek zrobiła urodzinowy, także 100 lat, Kasia. Dziękuję. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam! 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam! Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam! Niech żyje nam! A kto? Mama! Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, Kasia. Ale ładne zrobiłaś. Smacznego. Dziękuję. Tak wygląda działka. Jak widzicie, zarosła. Ale podniosę kosiarkę na najwyższy poziom. No i mam nadzieję, że to skoszę dzisiaj. Zobaczymy, ile to mi zajmie. Działka ma 1500 metrów. Pokażę wam ją z drona. Powiem wam, że mimo dziur nawet fajnie idzie. Już mam tak 2 metry od granicy skoszone. Zacząłem o 13.07. Jak widzicie, jest godzina 15.47. Oznacza to, że kosiłem tą działkę 2 godziny i 40 minut. Ale jest skoszona i wygląda ładnie. Zobaczcie, co dziewczyny wymyśliły. Weszły obie do piżamki. Zakręcamy do domu. Ej, trzęś! Bo my się możemy strzelić! Ania! Ale ja nie słyszę! Dam cukier! Dam cukier! Pokażę wam jeszcze fajną ciekawostkę, ponieważ butla mi się skończyła w przyczepie kempingowej i normalnie zazwyczaj sobie spuszczam ten gaz, tą resztkę gazu i tutaj nic nie widać, ale jak obrócimy ją do góry nogami, to taki fajny efekt jest, taka chmura powstaje i teraz wam pokażę.
Fajne, nie? Pokażę wam jeszcze raz. Super. Takie efekty tylko u nas na wsi.